Przede wszystkim są pełni nadziei. W końcu ich dziecko już niebawem trafi do jednego z najlepszych szpitali na świecie. Ale z drugiej strony też mają obawy, dlatego że to jest bardzo poważna operacja, może trwać nawet 10 godzin, więc mają nadzieję, że no, ci cudotwórcy z tego szpitala zrobią swoją robotę i wszystko zakończy się sukcesem. Tak jak powiedziałaś wczoraj, Filipek razem z rodzicami przylecieli do Ameryki przez te kilka dni. Teraz będzie czas na aklimatyzację, tak żeby powiedz przyzwyczaił się chociażby do innej strefy czasowej czy do innego klimatu. A w poniedziałek, 7 października, pierwsza wizyta u lekarza. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeśli badania będą dobre, wyniki będą dobre, to w czwartek zaplanowana jest właśnie operacja. No i wszyscy trzymamy kciuki, żeby zakończyła się ona sukcesem, dlatego że ten 6-letni chłopiec przeszedł już 7 operacji, ale potrzebna jest ta kolejna, 8, dlatego że chłopiec rośnie, a serce się niestety nie rozwija. Stąd ci specjaliści będą robili wszystko, żeby przeprowadzić odpowiednie zabiegi. Co do rodziców, to też są bardzo wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten chłopiec może tu przyjechać. 30 tysięcy osób wpłaciło pieniądze od małych datków po duże sumy. Dzięki temu te pieniądze zostały uzbierane właśnie na operację. Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało samolot. My rozmawialiśmy z załogą, z kapitanem tej załogi, który powiedział, że dla nich to było też wielkie wyzwanie i wielkie emocje. Zazwyczaj przewożą najważniejsze osoby w państwie, żołnierzy, a tu musieli przewieźć bardzo małe, delikatne dziecko. Przygotowywali się do tego przez dłuższy czas, tworzyli odpowiednią trasę, żeby w razie czego móc jak najszybciej wylądować, jeśli będzie potrzebna opieka medyczna. No ale wszyscy mają nadzieję, że rzeczywiście to wszystko się tu uda, a rodzice są bardzo wdzięczni tym, którzy przyczynili się do tego, że Filipek jest tu w Bostonie. Walczy o każde uderzenie serca. Tak skomplikowana wada, z jaką urodził się ten 6-letni już chłopczyk, to dla większości lekarzy wyrok śmierci. Cena za życie? Kosztowna operacja za ponad 2 miliony złotych w Stanach Zjednoczonych. Udało ją się zebrać dzięki hojności wielu ludzi, wspaniałych ludzi, rodziny, znajomych, przyjaciół, ludzi z mediów społecznościowych, z mediów tradycyjnych. No to jest po prostu nie do opisania. To była lawina serc, jak przyznają rodzice chłopczyka. Pomogło też Ministerstwo Obrony, udostępniając odpowiedni samolot. Wada serca Filipa wykluczała bowiem podróż samolotem rejsowym, a specjalistyczny medyczny transport kosztowałby aż 1 000 000 złotych. W dobrym stanie, zadowoleni rodzice i mały są po tym locie, więc mam nadzieję, że szybko przejdzie tutaj aklimatyzację i będzie mógł rzeczywiście podjąć następne wyzwania. Bardzo spokojnie, bardzo dobry był lot. Filipek tak naprawdę zniósł to rewelacyjnie. Nie było spadków saturacji, nic się nie działo. Był przez całą drogę uśmiechnięty. Był zadowolony z tego lotu. Chłopczyk to prawdziwy wojownik. Do tej pory przeszedł już 7 operacji. Każdego dnia przyjmuje aż 16 leków wspomagających pracę serduszka. Każdy z nas ma dwie komory serca, prawda? Filip ma tylko jedną komorę serca. Ma nieprawidłowy spływ żył płucnych. Odwrócenie trzewi, czyli odwrócenie wszystkich organów w organizmie, lustrzan w odbiciu, że tak powiem, nie ma śledziony. Przed Filipkiem skomplikowana operacja, która może potrwać nawet 10 godzin. To jest operacja na otwartym sercu, więc myślę, że każdy ma świadomość tego, że to nie jest wycięcie woreczka robaczkowego, powiedzmy, czy jakiegoś tam, to nie jest błahostka. To jest poważna operacja. Rodzice Filipa mówią, że każdy dzień życia dziecka to cud, a noc to czuwanie. Liczą, że operacja odmieni ich życie. Są na to duże szanse, bo chłopczyk jest w bardzo dobrych rękach. Szpital pediatryczny w Bostonie jest bowiem w światowej czołówce.